Proszę Państwa, na 127, abyśmy mogły pojechać do Biblioteki Uniwersyteckiej, można w 171 wsiąść, na Placu Trzech Krzyży przesiąść się w 118. Kto myśli, prawda? No. A tutaj Państwo zobaczą, kaszlą, rumczą, pryszą kopsu jakiegoś murzyna jednego. Zobaczyłam na jakiś czas, no bo tu nie jest przecież Afryka i tu nie jest Ameryka, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok nie ma. Słabych ludzi, są tylko kościelnicy. Stary Rzym, stara łacina, stara wiara, stary tramwaj, stary papież i to wszystko oni mają, proszę Państwa, te konekcje z papieżem, no bo ani jednej prawosławnej osoby nie spotkałam. No prawosławni, no to są prawi ludzie, są to święci ludzie, którzy nikogo nie skrzywdzą, którzy się nie upijają, którzy nie kaszlą, którzy nie breszą, którzy nie żrą i nie piją, no bo w cerkwiach śpiewają jak zaklęci. Tam gdzieś w Anglo-Ameryce Białystok śpiewają jak zaklęci. Także nawet nie zaczepiać, nie dyskutować, nawet nie rozmawiać, proszę Państwa, z ludźmi prawosławnymi, którzy są święci i którzy jako święci w dniach ostatnich jesteśmy przecież tego złego systemu rzeczy. Głoszą Wam, stojąc pomiędzy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, obok gitary, no z Biblią pod pachą, no ale jak cyganorzy do dziadogady, jak zobaczą Biblię, to spieprzają, albo Biblię do śmietnika. Także nie ma tutaj ani tych ewangelików w Warszawie, ani prawosławnych, ani mormonów, ani świadków Jehowy nie ma, no bo Warszawa jest jakby taka nieświęta, jest zasmrodzona, zakaszlona, zamorgeloniona. Także Janek Witek, jak dostał, proszę Państwa, korzonków, to mówi: o Jezus, o Jezus, o Jezus. Po nocy chodzi jak ten dziad z kąta w kąt i: o Jezus, o Jezus, o Jezus. I że mu źle i tak łazi. Także proszę Państwa, no Matki Boskiej modlą się potem, gdy zapadają na raka, ale po prostu po co to było te papierosy palić? Po co to było kopcić pety? A oni kopcą pety i potem do Matki Boskiej, jako do pogotowia ratunkowego. Ja mówię, pogotowia ratunkowego nie ma. Trzeba przestać kopcić, nadużywać, żreć, plać, tylko po prostu trzeba coś robić. Skoro oni, proszę Państwa, śpią w kościele katolickim swoim, tutaj warszawskim, rzymsko-łacińskim, tylko te pety kopcą i zapyski się trzymają, gdy coś ktoś mówi, żeby mniej słyszeli, żeby mniej wiedzieli, proszę Państwa. I tylko żebrzą na tacę, a modlą się po to, żeby zupę dostać, żeby dostać strawę. Także, proszę Państwa, no klimat jest fatalny tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, którą każdy rozpoznaje. Po rotundzie choćby. Także nie wiem, że tu nie ma, że nie wiem, prawda? Albo mówią: o, a czy pamiętasz, jak to Warszawa była tutaj żydowska przed wojną, a czy pamiętasz, a czy wiesz? Nirmala Devi mówi, żeby nie pamiętać. Największy autorytet moralny wszechczasów, większy od tego waszego papieża, który tutaj w Warszawie był, no w bibliotece, zaraz będziemy, uniwersyteckiej, był też u Szarytek. No tutaj widzimy Pałac Kultury Stalina i Lenina, widzimy, że jest rotunda i cały czas niebo, że jest zachmurzone. Pełno jest, proszę Państwa, loch baranów, jeleni, bydła pełno i oni kaszlą i kopcą te pety, chrumczą i piękne zęby mają te jelenie, proszę Państwa. Te świnie, tak piękne zęby, ja nie wiem, czy świnie, jakie ma zęby, ale... Proszę Państwa, no jelenie to mają piękne zęby, proszę Państwa, woły, kozły. Mamo, przyjeżdżajcie, mówi przez internet, przyjeżdżajcie tu do Warszawy. A matka mówi: nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka. Teraz ludzie już nie są tacy rodzinni, jak to było w XX wieku, teraz już jest wiek XXI. I teraz na łaskę Mareczek musi liczyć, co tam na Igańskiej da mu Jaćka, sąsiadka. No do zjedzenia to sobie zaoszczędzi, nie musi tak dużo kupować. Także proszę Państwa, Warszawa katolicka polska, Warszawa na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Z Białegostoku prawie nikt nie przyjeżdża, nie chcą, nie, czasem Państwo zobaczą, no nie ma Amerykanów tutaj. Czasem jak zobaczą, to tylko się dziwią. Jak wy tutaj zrobiliście pierwszą wojnę światową, drugą, trzecią, chcecie teraz Jezusa, żeście zabili tu w Europie. Jak to możliwe? W Ameryce nikt Jezusa nie zabijał. W Ameryce właśnie dlatego być może Jezus Chrystus objawił się po raz drugi, żeby po prostu nie tu w Europie.
No i ci Mormoni tak mówią, że tak, tak, w Ameryce tam Jezus u nas się objawił po raz drugi, żeby tu nie w Europie, bo gdyby w Europie, to byście od razu go zabili. Rechodówki obśmiali jemu tę koronę cierniową na głowę, byście go obśmiali, ochrzanili. Ha, 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 ha. Polak sobie radę da, byście tutaj mówili, bo śpiewać nie umiecie. Śpiewają tylko w Anglo-Ameryce, Białystok, w cerkwiach. A tutaj państwo zobaczą, wszędzie stoją, czekaj, kopcą. Przede wszystkim cyganorzy do dziadogady kopcą. Kopcą, strasznie kopcą. Warszawa jest kopcąca. O, masz. Cała Warszawa. Masz katolicy. Polska katolicka. Cała 1927. Przez plac Przekrzyża. Plac Przekrzyża. Nie mogłoby się odbyć cokolwiek w Warszawie. 1927. Na Bibliotece Uniwersyteckiej. Tam duchów tam jest ten. Uniwersytetu Warszawskiego, no, tej biblioteki na dobre 50. No dzisiaj jedziemy w miarę normalnie dookoła tego kościoła katolickiego. No, święty Aleksander. Cyganorzy do dziadogady tu się oglądają, troszkę ciekawe. No, tak jak powiedziałam, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma Świadków Jehowy, bo tutaj nie jest Białystok, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie jest Podlasie, tu nie jest ziemia pomiędzy, proszę Państwa, no, tu jest ziemia pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, czyli Warszawą, a Białystok tam, gdzie jest pomiędzy czym a czym, no to lepiej nie gadać. Jedziemy na Marienstadt, proszę Państwa. No tak, czy się jak w autobusach tutaj warszawskich, to oni tak bilety kupują, autobusy źle jeżdżą, tramwaje też źle jeżdżą, po prostu ile razy są pustki, pełno ludzi na przystankach, a ludzie na przystankach mieszkają. Tutaj w Książęcą będziemy skręcać, bo jedziemy do miejsca tam, gdzie ten wasz papież był. No na Stadionie Narodowym to już byłyśmy, przejeżdżałyśmy przez Stadion Narodowy, a teraz jedziemy na Dobrą, proszę Państwa, na Dobrą. 56. Tutaj mamy, proszę Państwa, park. Za parkiem jest ulica Lorenca, jest Muzeum Narodowe. Olga Boznańska gościła. No i jedziemy teraz, proszę Państwa, na Dobrą 56 w kaszlącej Warszawie, w katolickiej Polsce, gdzie nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków. Bo Świadkowie Jehowy mieszkają w Anglo-Ameryce Białystok, pięknej ziemi, o pięknym powietrzu czystym. Tutaj wiecie Państwo, z rury autobusów warszawskich trucizna straszna. Poza tym dziady katolickie, one strasznie kopcą te papierosy, że aż jak ta reklama w Tok FM-ie była, w Tok FM-ie, że katoliczka, katoliczką jestem, to nie chcę po prostu sprzedawać czegoś tam. No i tutaj też są delikatesy. Następny przystanek są
uniwersytetu. Wyraz do biblioteki, nie do samego. Co zobaczył, tam nawet widać stadion narodowy. Aleja 3 maja. Radio to KFM Euro, Conchita Extra. Więc co zobaczył, nawet stadion narodowy widać, prawda? O tak właśnie. Stadion narodowy. Jeszcze widać. Tak. I co lec? Papież był bardzo dużo razy, a w Białymstoku gdzieś tam pan w Ameryce Białystok to nie był tak często papież, jak tutaj w Warszawie, w Mareczka, gdzie przerywa. Także widzą Państwo, tutaj po prawej biblioteka jest uniwersytecka, a po lewej, proszę Państwa, są szarytki, gdzie papież mieszkał w roku 1999, czyli tu Warszawa, Kraków to bardzo blisko, natomiast do Anglo-Ameryki Białystok, ja nie wiem, może parę razy tam papież był, ale tu w Warszawie częściej, bo Warszawa jest bardzo blisko, proszę Państwa, Krakowa, czyli z Krakowa do Warszawy, dlatego im się myli, ale nie róbcie tu z Warszawy Krakowa. O papieżu to mówią dużo dobrego, o papieżu mówią dużo złego, zależy kto mówi, powiecie Państwo. Ksiądz Rydzyk mówił, że ten, kto jest opłacany w gazecie, to musi gadać, a jak te baby tu gadają, bo nie możemy już przejść spokojnie. I glindzi, i glindzi, i glindzi, i glindzi, i przewraca te kudły, proszę. I glindzi, i glindzi, i glindzi. Także jak chcesz, to możesz obejść, ale to jest dość daleko, proszę Państwa, żebyśmy tam do szarytek z tamtej strony w prawo i w prawo. To chodźmy tu w lewo i w lewo do szarytek. I tutaj przebywał u szarytek, proszę Państwa, Jan Paweł II, ten wasz papież, bo Warszawa jest bardzo kościelna, rzymsko-łacińska, z zielonym listkiem neronowym w głowie. No bo to przecież wszystko jest głupie i oni by tylko żerli, a nie są to osoby uduchowione. Tylko by żerli, żerli. Przecież ta Rumunka też jak kradła piwo, proszę Państwa, w Auchan Vola Park, to naskrobała 4 litry piwa, proszę Państwa, 10% i się jeszcze chwaliła, proszę Państwa, ta Rumunka,
że ją to stać, a tych ludzi nie stać. Także proszę Państwa, nie dość, że kradną, nie dość, że żebrzą wszystko, bo tu mydło i powidło, to jeszcze dają do zrozumienia komuś, że ty to biedna jesteś, że ty to biedny jesteś, że wy to biedni jesteś, a jego stać. A to jest taka rumunka, która z płotu spadła i się obiła i się po prostu wstydzi, po prostu nie to, że się boi, wstydzi się przyjść na wernisaże, no bo ludzie się gapią. Także proszę Państwa, i papież, i wyznawcy papieża, no to są przecież żebracy, jak oni żebrzą na tacy, jak oni żebrzą na tacy, proszę Państwa, że aż biegną, tak, tak, na wrotkach, aż ta Liliana ze świętej Anny. Państwo zobaczą, i ciągle wieje tu papież, no ma.